Cześć, witam was serdecznie, jestem Space Empiria. Tutaj jest mój kanał, też Space Empiria się nazywa. Ale kontynuujemy przygody nie w kosmosie, tylko na Ziemi, w The Hunter, Call of the Wild. Gra, jak widzę, po ilościach odsłon, no jak na mój malutki kanalik, to cieszy się popularnością. Więc też chce mi się bardziej tutaj zamieszczać nowe odcinki. Bo też sprawia mi to niesamowitą frajdę tutaj jednak. Tylko ustawimy sobie, moi drodzy, rozdzielczość odpowiednią, tryb pełnoekranowy i jeszcze wybierzemy sobie V-Synka, żeby to działało dobrze. Mam nadzieję, że będzie ok. Przepraszam za ten false start. Sprawdzimy, czy jest płynność. Ok. Tak jak mówiłem w tym odcinku, w poprzednim odcinku zapowiadałem, że fajnie by było tutaj wybrać się na kaczki w tej krainie Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Więc zobaczymy, czy też jakieś kaczki się tutaj pojawiły. A jeśli nie, to zajmiemy się taką misją nocną. Chodzi w niej, żeby upolować jelenia czarno-ogoniastego albo mulaka. No zobaczymy, czy się to uda. Musimy wybrać się na północ. Także to w tym odcinku się pewnie uda wykonać. A tymczasem zobaczymy, czy jakieś kaczki tutaj pływają. Jak nie, to je spróbuję zwabić. Tylko trzeba się do nich zakraść tutaj. Wejść w namiocik, to dzięki temu jesteśmy w miarę osłonięci. Kaczki żerują też, no czasami odpoczywają sobie nocą. Zgodnie z tą rozpiską tutaj, no ale żadnej nie widzę, też nie słyszę. Dobra, najlepiej to kaczki zwabić tym wabikiem na kaczki, to też niniejszym robię. No ale zobaczymy, czy jakieś się w ogóle pojawią. Na razie nic nie słychać, żadnych gęgań czy kwakań. No oczekuję na... czekam teraz na sygnał. Jeżeli się jakieś kaczki pojawią, to najpierw je usłyszę. A potem je zobaczę. No i one mogą z różnych kierunków nadlecieć. No i wczoraj udało mi się dwie takie kaczki ustrzelić tym sposobem. No tutaj, jak widzicie, ustawiłem imitację kaczek. To nie są, rzecz jasna, prawdziwe kaczki, tylko te imitacje tutaj. One mają zadanie zwabić kaczki krzyżówki. W tej grze jest więcej gatunków kaczek. Ale te imitacje, które rozstawiłem, to są akurat kaczki krzyżówki. Za inne trzeba troszeczkę zapłacić. 10 sztuk kosztuje 4000 euro. Także na razie próbuję na te tylko złapać. No ale jak widać, godzina chyba nie jest zbyt dobra, bo jest 19, to jest początek. No ale to jest, to jest dobra godzina, bo kaczki czasami po zmroku też przylatują. Też na odpoczynek. One odpoczywają pewnie w tych szuwarach. No. You know, I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. No i nieraz było tak, że od razu te kaczki przyleciały, ale też były takie momenty. Ja wczoraj troszeczkę czasu poświęciłem na sprawdzenie, jak działa to polowanie na kaczki, więc tu trzeba poczekać czasami nawet. O! No, słyszeliście? Jest jakaś. Leci. Dobra, wybierzmy sobie broń. Teraz, czy tutaj? Może ja jeszcze trochę jej powabię.
Tam nie ma kaczki przypadkiem. Mi się wydaje, że tam jest. Ale tylko jedna. A ja chcę więcej. Wydaje mi się, że tylko jedną widzę. To jest tam właśnie. No dobra. Spróbujemy ją zestrzelić. Dobra, czy jeszcze jakaś? No, ta trafiona została, ale żadna się nie wzbiła do lotu. Czyli tylko jedną sztukę udało się trafić. No i teraz ta kaczka tutaj przypłynie nam do brzegu. Nie wiem, czy ją dam radę bez wychodzenia stąd zebrać. Zaraz zobaczymy. Znaczy, może trzeba się będzie stąd po prostu ruszyć. Chyba tak też trzeba na chwilkę wyjść po nią. Bo tutaj przez te szuwary... No właśnie, mamy złoty medal. No, jeżeli chodzi o wynik sesji, gotówka 352, punkty doświadczenia 180. Jest to samiec, więc... poziom trudności niewielki. Zdaje się, że te kaczki mają tylko trójkę. No można je sobie zapisać, tą zdobycz. Może ja sobie ją wypcham. Zobaczymy, ile to kosztuje. No i teraz, jak już to zobaczyliśmy, niestety tylko jedna kaczka się trafiła. No to niedużo. I teraz tak, trzeba byłoby... Ale tutaj mamy już ten teren trochę taki... z taką presją łowiecką, więc nie zamierzam tutaj w tej chwili zostać, tylko przejść się do misji. Misja polega, jest to misja poboczna, żeby udać się na to jezioro Chila i upolować mulaka białogłowego lub jelenia czarnoogoniastego. Ponieważ nocą trzeba to zrobić, to ja zobaczę, czy w ekwipunku mamy w celownikach lunetę noktowizyjną. Mamy, tylko jeżeli chodzi o rolnetki, to wybierzemy sobie noktowizyjna. Jeżeli o broń chodzi, to powinniśmy mieć Iwaniec. M1 Iwaniec. To jest nowa broń, którą sobie z DLC zainstalowałem w tej chwili. Bardzo dobra. Naprawdę ma... Klasa 4-8, to słuchajcie, to jest na jeden strzał, jest niesamowicie mocna ta broń. Jeżeli chodzi o celownik, to wydaje mi się, że pasuje do niej właśnie luneta noktowizyjna, więc jest to bardzo dobra zamiennik dla klasy czwartej solo kina. I teraz tylko wystarczy przejść się tutaj. To wystarczy. Myślę, że tutaj zrobimy sobie szybką podróż do tego miejsca. Tak jest. No ale stąd to już ruszymy sobie tutaj na piechotę. Musimy tutaj dojść. Więc warto zwiedzić sobie po drodze to miejsce. To jest 800 metrów. Dobra, mi się wydaje, że możemy przejść się również na piechotę. Nie znam tej mapki, jest całkiem przyjemna. Nie chcę tutaj jeździć też wszędzie quadem. Dopiero potem zacznę, jak już poznam tą mapę trochę bardziej, a teraz wypadałoby się przejść. Może też będzie tak, że po drodze... Widzicie, coś się uda upolować. No bo już nie mamy za dużo. No myślę, że wystarczy. 13 sztuk. Tutaj mamy tropy jakieś duże. To są ślady łosia. To są już większe zwierzęta, więc też... Zając białogłowy, tutaj też ma, to z kolei można polować takimi mniejszymi
na te zające, oczywiście kalibrami, albo tą śrutówką właśnie na ptaki. Tylko pytanie jest, czy zające tak blisko potrafią też podejść. Ale na zające to się wybiorę kiedy indziej. Tutaj mamy jakieś zwierzątko, które hałasuje. To jest też zając białogłowy, ale to zając z tej broni to jest nieetyczne, więc nie będę na nich tutaj polował. Chciałem tylko zobaczyć, podejrzeć. Po prostu jak te zające wyglądają. Mamy oczywiście, o, to na te mulaki od razu się wyposażymy, bo tutaj jeżeli chodzi o wabik, to nie będzie on potrzebny. Będzie potrzebny natomiast wabik na jelenie. To jest właśnie wabik dalmierz, to w tej chwili nie. Lornetka też tanie i eliminator zapachu. O, tak jest. Dobrze. Tego Nordona mogę odłożyć, bo nie będę z niego raczej korzystał. Tylko ta jedna broń nie wystarczy w zupełności na polowanie na jelenia lub na mulaka. No chyba, że się trafi coś większego, typu niedźwiedź może, czy łoś, no to też można upolować też takie zwierzę. Dobra, mamy jeszcze 400 metrów, to zamierzam tutaj odkryć właśnie to, co się tutaj kryje w tym punkcie. I stąd już będziemy mieli około 400 metrów do celu. Nie używam w tej chwili zapachu, eliminatora zapachu, bo jak widać... o, coś tu słychać. To jest niedźwiedź. Ale na 100% coś się zbliża. Pytanie jest tylko, gdzie jest to zwierzę? No, tutaj są niedźwiedzie, więc trzeba na niedźwiedzie pewnie uważać. Nie wiem, czym się skończyłoby spotkanie. No, niedźwiedzie raczej są puchliwe i jeżeli odpowiednio głośno się będę zachowywał, to nic mi nie grozi. No ale tutaj jedno przeczy drugiemu, no bo też przy okazji spłoszyłbym wszystkie inne zwierzęta, również te, na które poluję, więc nie jest to takie oczywiste, czy ja się będę zachowywał głośno wystarczająco. Ale też mam dobry słuch jako myśliwy, więc też te zwierzęta można usłyszeć. Tutaj są chyba ślady jelenia czarnoogoniastego. Ale to jeszcze jest nie ten teren do polowania. To jest troszkę za daleko. Sprawdziłem te ślady tak z ciekawości głównie, bo tutaj nie chciałbym polować na tym terenie. Bardziej mi zależy na wykonaniu tej misji. No, wykonywanie misji odblokuje nam pewnie jakieś ciekawe elementy wyposażenia. Tak to było, pamiętam, w Hirschenfelden. Tam dostaliśmy zapach sarny na przykład w jednej z misji. No i myślę, że tutaj autorzy nam też przygotowali jakieś dodatkowe atrakcje związane z wykonywaniem misji właśnie na tej mapie. No i też dodatkowe doświadczenie, to dodatkowe nagrody pieniężne. To wszystko się kumuluje, więc jak najbardziej, posiadając mapy, możemy te misje wykonywać. To jest zaleta zakupu właśnie tego DLC też z mapami. No bo przypomnę, że możemy sobie je wcześniej zobaczyć, grając na
w grze multiplayerowej z kolegą, który taką mapę posiada. Więc można sobie zobaczyć, czy nam w ogóle taka mapa będzie odpowiadała. Czy nam podoba się klimat, przyroda. Jeśli nie, to przecież nie trzeba kupować. Dobra, teraz widać, że tutaj była tylko ta wieżyczka, ja to drabinka, tak można powiedzieć, ta ambona myśliwska do rozłożenia. No i tak jak przypuszczałem, teraz się udamy na północ. Chcę się udać tutaj nad to jezioro. Oczywiście jest noc, noc przed nami długa, jest dopiero początek nocy. Przewaga jest takich wysokich sosen, las iglasty, że te gleby są pewnie takie piaszczyste, tak jak w Polsce, też w większości lasów to jest taki piasek, tam dlatego dużo sosen właśnie rośnie, bo jeszcze z podręcznika od biologii pamiętam taki rysunek, gdzie była sosna z korzeniem, który był tak długi jak cała sosna, tak głęboko sosna wrasta w podłoże. Nie jest rozłożysta, tylko właśnie rośnie w głąb, żeby dotrzeć do wody. Bo przez piasek to woda szybciutko przesiąka. Ale jeżeli jest odpowiednio nawadniany taki piasek, to też nie jest wcale taka zła gleba. No ona jest zła głównie dlatego, tak czy tak przynajmniej mówią poradniki działkowca, głównie dlatego, że szybko wysycha, ale tak naprawdę przez piasek, jakby przelatując woda, ona szybko oddaje te składniki mineralne, odżywcze. No i w odpowiednio nawożona, podlewana, no na piasku dużo rzeczy może takich właśnie wyrosnąć. Jeleń czarno-ogoniasty, no tutaj już wydaje odgłosy. Nie chcę biec, żeby tu ich nie spłoszyć wszystkich. Przygotujemy sobie lornetkę. A jednak pobiegnę, bo... O, no właśnie, ale to ten hałas akurat spłoszył zające. Zobaczmy jeszcze kawałeczek. To jezioro będzie dosyć duże, więc nawet jak tutaj na skraju przepłoszę, to już potem... To już potem te zwierzęta nie powinny tak się bać. Mam nadzieję, że damy radę je upolować bez użycia ambony albo namiotu maskującego, bo akurat na wyposażeniu nie mam w tej chwili. No, powiem szczerze, mogłem zabrać ze sobą. Chyba, że wiecie co, tutaj jest, bo tutaj mamy, no coś słyszę, bo dopiero tutaj mamy niestety punkt obserwacyjny, tutaj jest kolejny, a nie wiem gdzie jest schronisko, na pewno jakieś zwierzę tutaj chodzi, bo słyszę je. Ale nie widzę. Być może był to... No, mamy już jezioro. No i dobrze by było, jakby tutaj jednak Góra Lewiatana. Wątpię, żeby tu było. I'm still looking into that incident at Hope's camp. I spoke with him and he wanted me to pass on his thanks. He's been having some problems finding food lately though. The black-tailed deer are surprisingly scarce in Belmont for this time of year. Now Hope seems to think some black bears are passing through and scaring off the blacktails. Could be true, but it's hard to know for sure. If you come by any bear tracks in Belmont, let me know.
Tam się pojawi jedna z głównych misji, podejrzewam. Związana właśnie z niedźwiedziami. Tak, no tak myślałem. Musimy zidentyfikować tropy trzech różnych niedźwiedzi, ale to powoli, po kolei. Najpierw zobaczmy tutaj, czy są jakieś świeże tropy jelenia czarnoogoniastego albo mulaka, bo dokładnie chodzi. Zobaczmy, jakie dwa gatunki mamy. Mulak białoogonowy albo właśnie jeleń czarnoogoniasty. Tu są bardzo stare. No bardzo stare odchody to są sprzed kilku godzin, podejrzewam. Blacktails are Hope's bread and butter. If you ever want hunting tips on him, he's your man. He's been with the Blacktails for a while now. If they're on the move, it's not only a problem for Hope. It might mean worrying changes for other parts of the reserve. Dobra, jest właśnie taka fabularna opowieść też i na tej mapie. Pirschenfelden była dotycząca żubrów, a tutaj będzie pewnie dotyczyła nam jeleni czarnoogoniastych i niedźwiedzi. Tak, tak mi się wydaje, że to główny wątek będzie poświęcony tym dwóm gatunkom, aczkolwiek też pewnie będą misje poboczne, tak jak to było w Hirschenfelden, że tam też mieliśmy problem z dzikami. A to nie są wszystkie misje, bo jeszcze na pewno ich dużo mi w Europie Środkowej zostało. Ale tymczasem chcę się skupić tutaj na poszukiwaniu jelenia. Tutaj mamy jeleń czarnoogoniasty. Jest 147 metrów. Więc myślę, że tutaj też jest, że spróbuję się zakraść do tego jelenia. O, tutaj jest nawet ładny samiec. Dobra, jest 148 metrów. Nie jest to wcale daleko. Aczkolwiek wiecie, nie mam tutaj informacji o potencjalnym, czy on się czuje zagrożony, czy nie. Spróbuję na 120 metrów do niego dojść i oddać strzał. No i zobaczymy, czy uda się dobrze trafić tego jelenia. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Na razie jest dobrze, bo jestem tutaj chroniony. No, zobaczmy, jak to wygląda teraz. Czy on coś już zaczął podejrzewać? Na razie nie. Nie chcę używać... O, zaczął... Podniósł głowę, ale ja spróbuję zakraść się jeszcze. Nie chcę używać beka, czy tego wabika. O, to jest granica, gdzie jeszcze się czuję bezpiecznie. Dobra. Jest 110 metrów. Myślę, że to jest dobra odległość. Dobra, dwa strzały wystarczą. Myślę, że on powinien paść. Niestety nie mam skilla, który by umożliwiał śledzenie przez dłuższy czas tego trafionego jelenia. No ale zobaczymy. Broń jest naprawdę bardzo skuteczna. Kwestia tylko, czy trafiłem w żywotny organ, prawda? Bo to mogło być troszkę niżej. Sprawdźmy na ślady. Na ślad widzę, że jest dosyć duży tej krwi. No jest trafienie w żywotny organ. Ah, Roosevelt elk, I see. Roosevelt's a big fella, but its good sense of smell and hearing make it tricky to hunt. No mamy kolejny gatunek jelenia tutaj, jeleń kanadyjski, zwany również jeleniem olimpijskim. Należy do największych gatunków jeleni w Ameryce Północnej. Cechuje się on grubą, ciemną szyją, a byki mają duże, szpiczaste poroże. Jelenie kanadyjskie żyją w głębi lasów na płaskim lub stromym terenie, lecz często wychodzą na obrzeża lasu, gdzie żerują w trawie i roślinach drzewiastych. Często można je spotkać w większych grupach. Samce często wydają głośne i charakterystyczne odgłosy zwane trąbieniem.
Słyszalne mnożą odległość. Dorosłe samce są średnio około 40% większe od samic i ważą, uwaga, 320 do 331 kg. Jeżeli chodzi o siedlisko, to wiemy, zmysły ogólnie wyostrzone, zmysły, szczególnie słuch i węch. Samce są samotnicze, samice żyją w średnich i większych grupach, aktywne o świcie i o zmierzchu. Klasa amunicji 8, wabik na jelenie kanadyjskie i zapach jelenia kanadyjskiego, no nie mamy w tej chwili. No zobaczmy, tutaj mamy kolejny trop. Dobrze, jak on tutaj pobiegł, to jest pytanie właśnie. Dobrze, jest tutaj. Zobaczymy, czy ja trafiłem dwa razy tego samego jelenia, bo wiecie, mam co do tego pewne wątpliwości. Okej, przemknęło coś, to były jelenie. Tak. On tu gdzieś stanął. Czekajcie, gdzie on jest? Tutaj. Dobra, nie będę przypadkowo strzelał, bo... Okej. Gdzie mamy tego jelenia? Ja go chyba zabrałem już. Gdzie ten jeleń jest? Chyba go... Widzicie, miałem zobaczyć i... Zaraz, sekundka, bo zgubiłem tego jelenia, ale mi się wydaje, że go musiałem wziąć. Chociaż nie mam tu informacji, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, bo się pojawiły inne. I powiem szczerze, że nie wiem, czy ja tego jelenia w końcu zabrałem, czy nie. Nie widzę go tutaj. No nic, pójdziemy za następnym, bo ja trafiłem drugiego jeszcze. To nie był ten sam, bo widzieliście, że właśnie strzał był oddany drugi raz. Sądziłem, że trafiłem tego jelenia, no ale tego drugiego niestety zgubiłem, bo on tutaj już się nam ten ślad niestety urywa. Tutaj mamy ślad krwi i tak, to jest ten drugi jeleń, którego trafiłem. Ten pierwszy jakoś mi zniknął, nie wiem. Gdzie to truchło leży, chyba go po prostu gdzieś no już zabrałem, ale nie miałem informacji o tym, nie wiem jak to się stało. Dobra, szukamy tego, gdzieś tu powinien mimo wszystko być, bo cały czas mamy ślad. Ten ślad, no w tej chwili już się nam znowu niestety urwał. No tutaj dużo jest zwierząt, tylko kwestia namierzenia tego odgłosu. Dobra, wróćmy się do tego ostatniego śladu. On jest tutaj. Jest jakaś chatka. Zawsze warto sprawdzić. Zamierzam tu sprawdzić trochę tą chatę, bo czasami są poroża tutaj gdzieś umieszczone. O, na przykład tutaj, ale widzę, że nie ma. Tutaj też nie możemy wejść. Dobra, tutaj jest ten ślad, to jest ostatni trop, on tym razem idzie w tą stronę, czy ten jeleń tutaj zawrócił, tutaj widzę, że też jest ślad krwi, no może go znajdziemy.
chyba jest ślad krwi. Kolejny. Nie. Czyżby tam był? Tak daleko. Zaraz zobaczymy, czy to nie jest w którą to stronę. A tym razem w tą stronę idzie. Być może chodzę w kółko. Mam takie wrażenie. Tu jest ślad, na pewno. Zobaczmy. Ale on prowadzi mnie znowu tu. No, chyba tutaj wydaje mi się, że mógł pobiec. Zrobił takie kółko i tu zawrócił. Tak, tu na... O, teraz pobiegł w tą stronę z kolei. Nie wiem, czy nie zbiegł gdzieś tutaj na dół, ale też nie widzę. No zobaczmy, tam coś jest, tylko to jest kwestia... Tak, jest to ślad krwi, więc jesteśmy na tropie w miarę dobrym, no. Niestety przy takim trafieniu nie w organ żywotny, no to... To efekt jest taki, jak widać, że trzeba się nachodzić. No i ostatecznie chyba go straciłem, bo... No nie mogę go wytropić tutaj już. Zobaczmy, tutaj mamy jeszcze ślad krwi, który prowadzi nas dokładnie w tą stronę. No wiecie, to zwierzę ranne może zupełnie zmienić nagle kierunek. I to, że mamy w tą stronę ten ślad, to jeszcze o niczym nie świadczy. Widzicie, że znowu mamy... Znowu on tutaj powrócił w tą stronę. Tu są wprawdzie... Znowu mamy ślad krwi. I nas znowu wjedzie tutaj... No i to jest problem teraz właśnie ze znalezieniem niestety tego truchła. On pewnie tutaj nam zginął, bo zobaczmy, jak to wygląda. No więc podejdziemy jeszcze tu. No ja to wchodzę w kółko ewidentnie, bo jak widać... to się chyba wracam. Podejrzewam. No, tutaj nam ślad prowadzi w tą stronę, więc... Jestem w punkcie wyjścia. Dobra. Wiecie co? Odpuszczę chyba sobie szukanie tego jelenia. Nie wiem, co się stało z poprzednim. Czy ja go zabrałem w końcu, czy nie. Ale go już nie ma. Być może... Muszę przejrzeć w nagraniu, może ja anulowałem sobie podniesienie tego, bo chciałem po prostu sprawdzić, co się dzieje wokół mnie, więc tak to pewnie się skończyło. No dobra, okolica jest już, że tak powiem, troszeczkę... O, tutaj zobaczymy jeszcze, czy coś się trafi, może jakieś ślady. Będąc właśnie jelenie czarno-ogoniaste, tutaj biegnie. Ale wiecie co, najlepiej sprawdzić sobie w dzienniku misji. No właśnie, tutaj mamy jelenia czarno-ogoniastego, czyli... O, kurczę. Patrzcie, ale we mnie wjechał. To był jeleń biało... chyba ten biały. Zobaczcie, połowę życia mi to zabrało. Ubudł mnie prosto we mnie. To jest pierwsze agresywne zwierzę, jakie trafiłem w tej grze. No widzicie, jeszcze chwila i bym... Jeszcze jeden taki atak i już będzie po mnie. Dobra, ja spróbuję iść tropem tego jelenia czarno-ogoniastego. Być może...
Tutaj ten biało-ogoniasty też mulak. To jest jeleń kanadyjski z kolei, więc są dwa gatunki. Ślady dwóch gatunków, ale misja polega na znalezieniu jelenia czarno-ogoniastego. To są te ślady. Nie, to są ślady jelenia kanadyjskiego z kolei. Dobra, zobaczmy tutaj te. Też jeleń kanadyjski. Dobra, zobaczymy tutaj. Cały czas jeleń kanadyjski tylko. Jeleń czarno-ogoniasty, czyli jest gdzieś tutaj niedaleko. Spróbuję podejść do niego, wytropić go, jak się uda. Niestety trochę nahałasuje na tych kamieniach. Co to jest za trop? To jest akurat trop jelenia kanadyjskiego, ale tu słychać było wprawdzie z daleka, ale właśnie jelenia czarno-ogoniastego, więc myślę, że w tą stronę, jak pójdę, będzie dobrze. To sprawdzę, jeszcze jest 36 minuta nagrania. To już chciałbym skończyć tą misję. Dobra, jest czarno-ogoniasty. Zobaczmy na ten trop. Są niby bardzo stare, ale na pewno był tutaj przed chwilą też inny. Inna sztuka pewnie tutaj była. Dobra, musimy wrócić na teren łowów, bo to nam nie zaliczy tej misji, więc niestety w tą stronę trzeba się udać. Jeleń kanadyjski. Tutaj niestety czarno-ogoniasty. Chyba, żebym go zwabił, wiecie, to też może być dosyć skuteczne. Na ten teren właśnie połowu, bo on jest poza, ale może podejdzie. Zobaczmy. Jeśli nie jest za daleko i jest łatwy do upolowania, to może jest szansa, że zdecyduje się na podejście. Wiatr mi sprzyja, bo jest boczny. Na razie nie słychać. Może się zdarzyć, że też z drugiej strony podejdzie ten jeleń. W razie czego użyję, żeby nie... A w ogóle mamy... widzę, że mamy chyba jakąś informację. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. O, czekajcie, bo coś słyszę. Straszny hałas, tylko gdzie? To jest pytanie. Dobra, nie widzę go. Na pewno był gdzieś tu niedaleko. Ale wypatrzenie go w tej gęstwinie no nie jest takie proste. Ja się ukryć lepiej, tak żeby też mieć widok na pozostałe miejsca. Może się jeszcze pojawi, ale też jeszcze zerknę tutaj na aha, dobra, zidentyfikuj trzy tropy, ale to przecież
A właśnie, tą misję musimy mieć. Upoluj nocą. Tak, czyli tutaj wydaje mi się, że albo to zwierzę, które upolowałem, go nie podniosłem przez przypadek, jakoś się potem już nie pojawiło w tym miejscu. Może to jest błąd w grze, a może coś źle zrobiłem. No zobaczymy w powtórce tego nagrania, o co chodzi. Albo był to jeleń kanadyjski. Ale nie, no to był jeleń czarno-ogoniasty, no bo przecież takiego jelenia miałem w wizjerze, jak strzelałem. Chyba, że tam były dwa gatunki, albo ja się pomyliłem po prostu. No zobaczymy. Się wszystko okaże. No niestety tutaj nie ma. Ale wiecie co, mamy też tutaj dziennik kodeks i wydaje mi się, że mamy historię. No i zobaczcie, że nie ma tego mojego upolowanego mulaka, bo widzicie, że mamy tutaj mulaka białoogonowego jako ostatni upolowany, prawda? Bo mamy pierwszy 04, natomiast nie ma w ogóle dzisiejszych zwierząt, czyli prawdopodobnie gra się zbugowała i zniknęło po prostu to truchło upolowane i dlatego tej misji nie mogłem ukończyć. Niestety, no szkoda, tak, że to było. Trzeba było to podnieść szybko. Ale to tutaj tych zwierząt jest bardzo dużo, więc nie ma co teraz rozpaczać, to żaden problem. Ale przyjrzę się, być może jest to też tak, jak podejrzewam, że ja nacisnąłem na, żeby nie podnosić tego trupła, chociaż intencją moją było po prostu wyjść z tego menu, żeby oddać strzał kolejny tam do tych przebiegających zwierząt. No, gra to poczytała tą moją decyzję za chęć zrezygnowania z tego łupu po prostu, żebym go nie podnosił w ogóle. To jest pewnie niedźwiedź. No, na niedźwiedzie nie polujemy, polujemy na inny gatunek, którego tutaj no, nie ma na razie. Nie widzę żadnych śladów. Też zaraz zobaczymy. W świetle latarki na ich będzie pewnie więcej. No to będąc tak blisko, myślę, że tutaj sobie podejdę. To jest w tą stronę. Jakiś trop. Jeleń kanadyjski. No dużo jest tropów jelenia kanadyjskiego tutaj. Czarno-ogoniasty jest. On jest w tą stronę się kieruje. Niezbyt akurat mi to po drodze jest. No tutaj przed chwilą byłem w tym rejonie. Raczej ten bym chciał się teraz udać. Dlatego, że zobaczcie na wiatr, prawda, jest w tą stronę bardziej korzystne ze względu na właśnie wiatr. Może należy użyć częściej beka. Jeżeli jakiś jeleń jest w pobliżu, to może wyjdzie tutaj na tą otwartą przestrzeń.
trzeba poczekać tak z półtorej minuty mniej więcej. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. Ruszamy dalej. To może nie będę biegł, bo... Jest też troszkę otwartej przestrzeni. Zobaczymy, czy tutaj może jakieś mulaki nocują. Widać. Dobra, spróbujemy zwabić je bekiem. Jest jakiś trop, ale czyj to jest trop? Zaraz, o, tutaj mamy. No tak, ale to są bardzo stare, więc nie jest tutaj chyba to korzystne, żeby opłacalne, żeby podążać tym tropem. Jeżeli mamy świeży trop, to znaczy, że on, że bardzo świeży, czy właśnie teraz, to jest mniej więcej do 6 minut. Od 0 do 6 minut to są tropy, gdzie macie właśnie informację, że to przed chwilą zostało zrobione jakby. Że tak, ten kał oddało zwierzę przed chwilą. To jest ta informacja. A jeżeli jest bardzo stary, to jest nawet do pół godziny. Nawet dłużej, więc to zwierzę może być już na zupełnie drugim końcu mapy. Ale równie dobrze może być też bliżej, mogło zrobić pętlę, kółko. No ale gdyby tak było, to byście znaleźli też pewnie odchody dużo świeższe. Kurczę, nie ma tutaj nic na razie. Taka rozległa przestrzeń, ale jest pusta w danej chwili. No, no też nie mam za bardzo gdzie się schować tutaj. Może użyję, wiecie co, czego? Tego eliminatora zapachu jeszcze, bo... No bo w nocy te zwierzęta ogólnie, one mają świetny węch, nie podejdą blisko wtedy. Ślady, zobaczmy co to jest za zwierzę. Jest jeleń kanadyjski i to są też odchody jelenia, ale też niestety stare. Spróbujemy tutaj zwabić go, ale nie słyszę nawet tutaj odgłosów tych zwierząt, więc...
Już patrzę na przeciwny brzeg. Jest daleko, oczywiście ponad 200 metrów. Ale tak z ciekawości zerknę, nie? Czy... Musimy wejść wyżej nieco. No nie widać śladów. Tutaj na tym brzegu dopiero są u góry, jezioro wysokie. Zobaczymy, czy się uda tutaj podejść w miarę cicho. Pewnie nie za bardzo. Są jakieś też ślady. Jeleń kanadyjski niestety. No akurat może w innych okolicznościach byłyby to dobre ślady. Strefę wodopoju znaleźliśmy tego jelenia. Ogólnie jeleni tam na tym brzegu tutaj. Dobra, wyłączę światło. Tutaj też mamy jakieś ślady. 14 sztuk, zobaczcie, tutaj obszar bytowania jest, więc jest naprawdę duży, duże stado. Warto by było też, żeby odliczać sobie trochę ten czas, kiedy eliminator zapachu przestaje działać, bo łatwo o tym zapomnieć, a czas w grze płynie inaczej niż czas w rzeczywistości. W związku z tym powiem szczerze, że sprawdzanie co chwila, czy minęło pół godziny, czy nie, zważywszy, że jest inny czas, nie wiem, czy nie powinno tutaj być jakiejś informacji, na przykład, że twój eliminator zapachu przestał właśnie działać. To z tego względu, no, że jakby pół godziny w świecie rzeczywistym ma się nijak do czasu w grze, więc my nie możemy sobie tego sprawdzić, patrząc na zegarek na ręku. A nie ma tutaj takiego czasu gdzieś na wierzchu. Trzeba wejść do menu i sprawdzić. To jest taka moja właśnie uwaga odnośnie tej funkcjonalności tutaj. Może to w jakimś kolejnym dodatku będziemy mogli wykupić DLC z zegarkiem. Żartuję. Ale to przydałby się właśnie. Nie wiem, czy zegarek nie jest tutaj. A tutaj jest zegarek. Widzicie, 23.01. No dobra, to ten zegarek jest jakby szybko na tej komórce naszej. Do odnalezienia. Ale alarmu nie można sobie... Co to jest za zwierzę? A tu jest jeleń. Dobra, zobaczmy na...
status. Nie widać, żeby coś się zbliżało. Też nie chcę podchodzić, bo boję się spłoszyć tutaj tego jelenia. Jeżeli jest w miarę blisko, w granicach 150 metrów, to jest szansa, że tu przyjdzie prędzej czy później. No, jest 56 minuta, to dosyć długi odcinek się nam tutaj robi. Ale chciałbym jednak upolować tego jelenia. Dobra, to może nadszedł czas, żebym ja zrobił pauzę. Jeżeli coś się zacznie dziać, to po prostu wznowimy nagranie. No dobrze, słuchajcie, ja tu obszedłem to jezioro prawie dookoła. No i niestety nie trafiłem, bo to jest nieduży obszar i obawiam się, że ja wypuszyłem tym strzelaniem tutaj te wszystkie jelenie, bo tylko słyszę jelenia kanadyjskiego gdzieś tutaj z dołu. Więc zrobimy tak, no nie ma sensu tutaj czekać na nie dzisiaj w nocy. Raczej się żaden z tych jeleni nie pojawi. Więc myślę, że sobie zrobimy już koniec tego odcinka, a w następnym... O, czekajcie, bo coś się dzieje. Mamy jelenia kanadyjskiego tym razem i zamierzam go mimo wszystko zastrzelić, tylko niech się odwróci troszeczkę. No to jest pytanie, czy się odwróci. Dobrze. I chyba na miejscu została trafiona ta samiczka. Czy łania, jak to się może powinno mówić. No ale to nie jest nasz cel, ale lepsze to niż nic, żeby chociaż coś się zadziało. To zawsze jest to jakaś zdobycz. I zobaczcie, że na miejscu została trafiona. Akurat w kręgosłup szyjny dostała. A no to ta broń naprawdę jest potężna. Więc mamy wyniki weryfikacji zdobyczy. Jest tutaj wszystko w porządku. Ale zobaczcie, że nawet gdybym to zwierzę wtedy... Ja nie wiem, jak to się stało. Zobaczmy, jeżeli nacisnę na X. Aha, to i tak dostaję to wszystko. Jest nagroda pieniężna. To powiem wam szczerze, to dla mnie jest zagadka, co się stało z tym poprzednim. Z tą poprzednią moją zdobyczą. Dlaczego ona nie zapisała mi się? Nie wiem. Może ją źle... Może odszedłem od tego miejsca. No, zobaczymy. W każdym razie tutaj już myślę, że nic dzisiaj się nie uda upolować, ale przyjdę tutaj następnej nocy. Może będziemy mieli więcej szczęścia. Także do zobaczenia. Cześć.